polski Messi. To ja! Czasy jakie są, każdy widzi, dlatego w tych nie najłatwiejszych okolicznościach w Turbo Kozaku w dalszym ciągu staramy się spełniać marzenia. Dziś jedno z nich, panie i panowie, spełni polski Messi Marek Buzanowski. Witam cię, Marku, serdecznie. Witam. Marku, wszyscy wiedzieli, że do pewnego momentu papierem toaletowym szło wybornie. A jak radzisz sobie z piłką? Myślę, że podobnie. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Spróbujemy pobić tutaj jak chociaż jednego piłkarza jakiegoś zawodowego. A jak się nie uda, to też będzie dobrze. Marzenia z dzieciństwa się spełniło, żeby tu na stadionie Elany zagrać z moimi idolami z dzieciństwa. No, bez przesady. Jesteśmy tacy starzy. Tego pana kojarzysz? Kojarzę. Był kiedyś taki podobny Gabor Kirali, Węgier, też w dresikach śmigał. Był kiedyś, był Grzegorz. 90. rocznik jesteś? 90. Dlatego też mówisz. Też. Wyciągał nawet, wyciągał. Dobrze. Zobaczymy, czy tu polski Gabor wyciągnie. Otóż to mała Gabor, a ja jedyne, co mogę powiedzieć, to Mareczku, powodzenia. Proszę! Wow. Specjalnie jeszcze kanałek zrobiłem. Jednak Gabor, widać, że to jest Gabor. Ten prawdziwy. Prawdziwy, to jest podstawka, daliście prawdziwego tu. Czekaj, czekaj, gwizdek, stójnie. No, gwizdek, gwizdek. No. Ty w piłkę gdzieś grałeś? Grałem, też tutaj między innymi w Elanie. Chwilę dobrze wspominam, pozdrawiam wszystkich kolegów z drużyny. Jaka pozycja? Środkowy pomocnik. Wow. Czasami na środku obrony. Wow. To widać, Marku. Chyba się boisko skończy. Nie, nie, spokojnie, mamy czas. Mamy czas, panowie. O. Poczekaj, Marek. Marek, chodź, rozegramy tą bójkę, Marek. No przecież, no nie może tak być, Marek. No. Marek, o. Dobrze? Pięknie. To są twoje punkty. I ty sobie te punkty tak zapiszesz tak po prostu? A ja. Markowi dam. Wniosek jest prosty, ta duża jest za duża. A mama jest w sam raz. Ach. Tylko pochwaliłem. Grzegorz! Po palcu, jak ma, jak Michał. Nie wchodzę w nim w dribbling, nie masz. Za dobry. Zauważyłem, że od kilku odcinków rzuca się tylko w lewo, także zobaczymy. Czy to oglądasz? Pięknie. Ostatnie trzy odcinki, wszystkie w lewo. Grzegorz, cofnij się troszeczkę. Kolega Maras ma pewne spostrzeżenia. Proszę. Zobaczymy. Chciał w lewo, widzieliście? Zrobił krok w lewo. Czy ja się spodziewałem, że to będzie wcinka? A czego, Grzegorzu, spodziewasz się teraz? Dajcie mi 10 sekund, za chwilę będzie odpowiedź. Czy tego się spodziewałeś naprawdę? Noga, to już nie jest to, co kiedyś. Co nie jest to, co kiedyś? Przecież idzie fantastycznie. To co było kiedyś? Sam na sam, liczyłem na trochę lepiej, ale... Nie można leć wszystkiego! Doskonale, ogląda. To ja lubię ludzi, którzy oglądają telewizję. Znam go na pamięć, 9 sezonów, także. Widzę Arka Gdynia, klub mojego ojca. Pozdrawiam największego fanatyka piłki nożnej, który od piątku wieczora do niedzieli wieczór non-stop przy kanale Plus mecze dryfuje, także. No ale teraz co on robi teraz? Teraz siedzi na emeryturze i pewnie ma... Jest mu przykro, że nie ma tych meczy, no ale... Ale wrócą, Mareczku. Podejrzewam, że wrócą. A kogoś z rodziny w Midtjylland masz? Słucham? Kogoś z rodziny w Midtjylland masz? Nie. Gdzie jest ta piłeczka? Tu. Ja bym na twoim miejscu już dalej tą wcinką szedł. Pamiętacie, jak Ronaldinho z Chelsea kiedyś strzelił w szupa? Już? O, zeszła, już czuję, że zeszła. Przecież nie widzisz, że widzisz, że zeszła? Tu mi się odbiła od nogi, poszła tam w trybunę wschodnią. Spokojnie, do sektora dopiero dolatuje. O, składam protest, musi być VAR, tam jest stanowisko. Ale dlaczego? Nie no, bo tam poszła, to jest niemożliwe. Niemożliwe, żebym ja tam kopnął. Marku, to jest ten moment. Jak do tego doszło? Nie wiem. No właśnie nie, właśnie... Właśnie wiem, ja wiem. To mów, bo wydaje mi się, że tutaj parę wyjaśnień się wszystkim widzom należy. Należy się. Siedziałem sobie na wolnym w domu, urlop wiadomo, człowiek tam głupoty różne w głowie ma. Naoglądałem się tych filmików, jak tam rzeźbią tym papierem. Mówię, spróbuję podobnie. Chwilę tam wychodziło, potem spadł telewizor, szafka, noga rozwalona, no.
Żona mi kilka razy mówiła, no, żebym sobie dał z tym spokój, wiadomo, nowy telewizor, no nie udało się. Wyszło jak wyszło. Może reakcja nie powinna być taka jak była, no ale już tak wyszło, także no, my swoje już odcierpieliśmy. Ale już teraz trochę sprawa cichnie, także myślę, że pójdzie w zapomnienie. Wiem, że moja żona jest najwspanialszą żoną i matką dla dzieci, jaką sobie mogłem wyśnić. Pozdrawiam ją przy okazji, kocham cię. I dla ciebie strzelę gola, jakiego zobaczysz jeszcze dzisiaj. A powiedz mi jeszcze, bo to nie ty wrzucałeś filmik. Nie, ja nie wrzucałem tego filmiku. Wysłałem to tam do dwóch osób najbliższych mi, mojemu sercu. Wysłałem dlatego, żeby no, było trochę śmiechu, mi by w życiu nie przyszło na myśl, żeby gdzieś to dalej rozsyłać, by to poszło w internet. No niestety poszło. Nie chcę nikogo oskarżać, wiem komu wysłałem. Teraz już... Uważajcie, uważajcie. Uważajcie, bo internet naprawdę nie myślałem, że to jest taka machina, że może tyle krzywdy wyrządzić, tak szybko się rozejść po całym świecie, dlatego przestrzegam wszystkich, którzy chcą się w to bawić. No, można wiele krzywdy wyrządzić ludziom. Z umiarem, z umiarem. Z umiarem, tak, ale można naprawdę kogoś jak już, zranić. Jak już, to w pewnym momencie żonglerkę skończysz. Tak, o to chodzi. Z tego co wiem, a wiem, że środkowy pomocnik z wolnymi nie powinien mieć problemu. No ale jednak zobaczymy jak tu wyjdzie, nie zawsze tak jest jak musi być. Otóż to... Mareczku! Wiesz jak się idealnie składa, że ty trafiłeś do dziureczki? Bo my wprowadzamy teraz, mój drogi, nowe zasady. Tak? Razy 10. My będziemy teraz dawać ludziom, którzy trafiają, mój drogi, prezenty. Grzegorz! Grzegorz, pokaż mi, co tu tutaj dla Marka mamy. Mareczku, panie zobacz. Marku. Mareczku, specjalnie dla ciebie. Od Kanal Plus za trafienie w 30. Dziękuję, super, bardzo się cieszę. Tamten, rozumiem? Chciałbym zaznaczyć, jeżeli Kanal Plus stacja się nie obrazi, wybrałem dom dziecka, któremu byśmy przekazali ten telewizor, byliby w niebo wzięci, bo wiem, że nie mają, chcą bardzo oglądać mecze. Jest bardzo dużo kibiców wśród dzieci najmłodszych. Chciałbym to przekazać na ręce domu dziecka Młody Las w Toruniu. W 40 już nie trafiaj, bo tam już samochody są. Spróbuję. Nie go mogę. To już niech leży sobie. Za niego mogę dać piątkę. Dobra, niech jest. Piątka zawsze jest do przodu. A czy ty, mój drogi, nie chciałbyś raz dzielić siłowo? Bo tak widzę, predyspozycję do siłowego uderzenia masz. To bym jakiegoś sprzątnął tutaj z tych trzech kolegów. To nie warto chyba. Coś jednego już wziąłeś. Przebiję jeszcze fakturę i Kanał Plus wystawi. Nie. Dramat. Powiem ci tak. Czy to był ten sam, co wtedy? On już do szpitala będzie jechał po tym. To muszę dać kolejną piątkę, żeby być konsekwentny. Dobra. Widziałem, tak piłkarze podnoszą albo jedną, albo dwie ręce. Nie wiem, co to oznacza. Podnoś, nieważne, podnoś. My też nie wiemy. I wiemy też, kiedy nie ma punktów. Ty słuchaj Grzegorza, podnieś przynajmniej jedną. Podnieś, podnieś. Jeśli dobrze czytam sytuację, wygląda na to, że jedna ręka podniesiona nie wystarczy, panie Marku. Zobaczymy dwie. Proszę. Dobrze, że czwartej próby nie ma. I co? Jednak dwie coś daje. To nie opuszczaj już do końca programu. Będę tak do końca chodził chyba. A że tak się zapytam, jaki stan nóżki? Boli, boli, ale damy radę. Mój trener kiedyś mówił, jak boli, to rośnie i dotyczy to tylko stóp. No zobaczymy. Oby urosły nam poprzeczki zatem, panowie. Jedna rośnie. Rośnie. To już przerzuć te wszystkie. Może ty masz za długie korki. No chyba. Ale regularny jesteś, powiem. Zobacz, w ogóle nie mam, ale regularność jest. Trzy razy nie trafione. To prawda. Także... Trzy razy nie trafione daje dodatkowy punkt. Bądźmy szczerzy, liczysz na małą, czy liczysz na cud? Liczę na cud i na małą. O! Zwany mały cud. O Jezu. Grzegorz, blisko? Blisko bieżni, blisko bieżni, tak. Grzesiu, czy cuda się zdarzają? No, ze cztery razy w życiu mi się zdarzyły. Coraz bardziej wątpi. Pomóż! Głowo!
Za ile to Grzegorz jest? Za chwilę. Piątka? Piątka, panie Marku, piątka. No, no, no patrz! Czyli jednak cud. Cud w Toruniu. Cud w Toruniu. Nieprzypadkowo w Toruniu. O, nieprzypadkowo. Ojciec czuwa. Czy tak ściąga naprawdę na bok? Mój drogi. Ściąga to jest mało powiedziane. Żebym na trybunach się nie znalazł. A ty kiedykolwiek to robiłeś? Nigdy. Ale z moją wagą to grozi wylewem, ale... Oby był wylew Szpital punktów. Jest blisko, także. 3, 2, 1. Raz. Prędkość taka sobie. 2. Prosimy o więcej. 3. Boże. Dawaj, Marek, 12! Dawaj, gdzie jest piłka? Nie, poczekaj, wracaj do kręcenia! Jeszcze 3 razy! Tutaj nie ma forów! Nie ma, nie ma! 13! 14! 15, ruszył! Uuu, lewa nóżka pierwszy raz w programie! Matko Boska! Tak blisko jak ja! Jaka sytuacja? Puls jest teraz około 230, ciśnienie 210 na 150, ale jest dobrze. A zatem, panie Marku, pytanie pierwsze. Ile razy złotą piłkę France Football zdobył? Wiadomo, Leo Messi. 6. A nie więcej? Idealnie. Pytanie drugie, związane z Toruniem. Aktualnym prezesem Elany Toruń jest... Jacek Bednarz. A skąd ty to wiesz? Czytałem ostatnio w gazecie. Za długo nie jest prezesem, ale od jakiegoś czasu chyba jest od sezonu. Jestem zmuszony dać ci 5 punktów. Pytanie trzecie, ostatnie, najłatwiejsze. Pierwszy fabryczny papier toaletowy został wprowadzony na rynek w... USA. A to skąd wiesz? Strzelałem, akurat Ameryka zawsze coś musi wymyśleć pierwsza, więc... Mareczku, specjalnie dla ciebie zmieniamy regulamin. Dokończ to, co zacząłeś! Patrz, 12, ale dodajmy, że nie masz tak sterylnych warunków jak w domu. Tak, mocno wieje, mocno dzisiaj wieje. A na koniec tradycyjnie głowa Mark. Ach. 10! Wow. Czego szedł jakiś duży ten bark? Nie wiem, czy pan Sławek nie zarzuciłby nadmiernego powiększenia obrysu ciała. Mnie i pana Sławka coś łączy, także dogadalibyśmy się. Ale tak, dyszysz okazale. O, dramat. To jest waga. Waga jest, ale do lata. Tak, do lata? Do lata. Do lata będzie Midas. No i jak się bywało? Super, super przeżycie. Marzenia się spełniają. Polecam każdemu, kto by miał tam okazję, to... Ale żeby była jasność, my już teraz tak nie będziemy teraz do wszystkich jeździć. Piłkarzy zawodowych, także... Dla każdego to jest przyjemność, bo każdy piłkarz kiedyś też miał marzenie, żeby wystąpić w takim programie, więc myślę, że... Wyróżniający się piłkarze będą mieli okazję tutaj sprostać. Wcale nie jest tak łatwo, jak się wydaje w telewizji. A widzisz. Nie jest, nie jest. Dlatego szacunek dla rekordzistów. Szacunek dla rekordzistów tutaj. Z tej racji, że telewizor już masz, coś w telewizorze musi grać. Specjalnie, mój drogi, od firmy Canal Plus, talerz. Dziękuję bardzo. Proszę w nim nie jeść, tylko powiesić. I dekoder, proszę państwa, świeżutki, z pilocikiem. Super, dziękuję bardzo. Mój drogi, na rok, proszę oglądać nas przez najbliższy rok. Mam nadzieję, że będziesz oglądał tylko o tym Kozaka. Chociaż prosili mnie też, żebyś filmy też pooglądał jakieś. No na razie jest możliwość, jeżeli chodzi o sport, to tylko Turbo Kozak, no jakieś powtóreczki. Tak jest, dużo powtóreczek. Tak. My będziemy sprawdzać. My będziemy sprawdzać, bo jest, tak, jest taki pan Nielsen. Mhm. On będzie nas codziennie w poniedziałek rano odzwonił i mówił, czy kolega Marek Buzanowski ogląda Turbo Kozaka. Najwyżej żona będzie nadrabiała, bo ja będę musiał iść do pracy, więc ktoś musi zarabiać. A zatem w tym wyjątkowym odcinku Turbo Kozaka specjalnie dla państwa wystąpił polski Messi Marek Buzanowski, który jeszcze nie tak dawno kandydował do bycia fajnym, a teraz, drugi Marku, już fajnym okazuje się, że jest. No nie mnie to oceniać, ale miło mi. Że mi się spróbuje. Super, mam nadzieję.
Na pewno. Serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Marka i wszystkie rodziny, które w tym trudnym czasie muszą siedzieć w domu. Nie muszą, a po... Powinni, ale w sumie muszą. Serdecznie Państwa razem z Markiem pozdrawiamy.